Witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku serii Dark Souls Remaster. W poprzednim odcinku zwiedzaliśmy sobie bagna, czyli lokację taką pod tą wredną miejscową, jaką jest Blighttown. A dzisiaj powiem wam, że zaszalejemy. Mam kolejny hardkorowy plan, ale o tym dowiecie się później. Zwróćcie uwagę najpierw na wstępie odcinka, ile mam dusz. 247 050. Dużo nakoksiłem właśnie w ogrodzie Dark Road, tam tej pierwszej farmie, o której wam mówiłem, bo mam plan dzisiaj, bardzo dobry plan, żeby zdobyć sobie lepszą broń od tej, którą mamy teraz, a w tych późniejszych lokacjach, czyli tam, gdzie później chciałbym iść, czyli do Fortecy Sena, powodzenia, bym mógł tą broń sobie łatwo ulepszyć. Tylko że to nie będzie łatwa podróż, to będzie dosyć niebezpieczna podróż, bo się wybierzemy do lokacji, która jest oceniana przez graczy jako taka, której się idzie gdzieś tak normalnie, nie wiem, czwarta, piąta od końca, a my jesteśmy, nie wiem, który poziom mamy, 58, no to nawet połowy gry nie mamy, ale zaryzykuję dla tego miecza, dla tej broni. Na razie tak, przygotujmy się do tej opcji, żeby się tam wybrać. Najpierw zrobimy tak, nowy poziom. I tak, ja bym chciał na pewno zainwestować sobie 4 w zwinność, żeby mieć 20 punktów zwinności. Okej. I tak, na pewno dostrojenie bym też potrzebował. Chociaż 4 punkty dostrojenia, bo zwróćcie uwagę, miałem 2 sloty. Dostrojenie, czyli sloty magiczne, bo ta kula ognia chaosu zużywa mi 2 sloty. No to czyli mam tylko tą kulę i 4 zużycia, także trochę mało. A tak to bym sobie miał jakąś dodatkową magię na trzecim slocie. Także to mi się przyda i na razie tym na tym zostawię. Zatwierdzić wzmocnienie, tak jest, tam mam 64 level, okej. Wzór malina. I mam 115 tysięcy, ale moi drodzy, potrzebuję specjalnej broni do tamtej lokacji, a mianowicie broni boskiej. Tak jest, broni boskiej. Chyba już ci, którzy wiedzą, znają Dark Souls, to wiedzą, o co mi teraz chodzi. Weźmy sobie naszą katankę. Dokładnie. Teraz mogę jej używać, bo potrzebowałem właśnie 20 punktów zwinności, żeby z niej korzystać. Już wam pokazuję. Teraz widzicie, 20, wymagane 20 było punktów zwinności. Ja miałem chyba 16, musiałem 4 sobie to koksić. Całkiem dobra broń. Ale chciałbym sobie ją przerobić właśnie na magiczną broń. A to właśnie zrobimy u kowala Andrze. I tak też zróbmy. Ta broń mi się właśnie przyda na tamtych przeciwników. That's a rare ember you have there. I've seen one of those before. It's the ember of a divine. Boskiego kowala, dosłownie. Would you consider leaving that with me? No jasne. Produce divine weapons with a flame such as that. Boską broń, o to mi chodzi. Aż dziwne, że ja dopiero teraz mu oddaję ten boski żal, jak chcę iść do tej lokacji właśnie, który, gdzie jest wymagana ta broń. Także to było przeznaczone. To było przeznaczenie, ja to czuję. No już teraz się przekonam. Modyfikacja wypożarna. O, zapomniałem, że tak. Najpierw ja muszę wzmocnić tą katankę. Wzmocnienie broni. Ja najpierw muszę wzmocnić tą katankę, żeby ją przerobić na boską broń. Chyba na plus 5 potrzebuję. Odłamek tytanitu. Dokładnie. Odłamek tytanitu. A już 2 odłamków tytanitu potrzebuję, bo już teraz nie mogę jeszcze przerobić jej. Nie. Claymora mogę na boskiego, ale to nie, dobra. Kup tam 4 odłamki. Dużo nie stracę, wzmocnienie broni. Jedziemy z tą kataną. W takim bądź razie, katana, 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 katana. Jest katana, dobra. 2 odłamki. Okej, okay, teraz 3 odłamki tytanitu na plus 5. No muszę tą, no muszę tą katanę wzmocnić na plus 5, żebym ja mógł przerobić ją na boską broń. Tak jest, taka właśnie jest chyba reguła, że jak chcecie jakoś przerobić jakąś broń ze specjalnymi atrybutami, to musicie ją przynajmniej plus 5 mieć rozwiniętą. O, skąd ja mam tą tarczę? Prosta tarcza. Będzie dobra na PvP, sobie musiał o tym pomyśleć. Na parowanie. Im mniejsza tarcza, tym lepiej możecie odbić atak wroga. Bo tak często na PvP to non-stopno tego używają. Jest, dobra. Okej. Okay. Jaką ja mam teraz na plus 5 tą katanę? Jaką ja mam moc? 189, no, całkiem nieźle.
Dobra, ale na razie się tym nie będziemy bawić. Sobie przejrzę. A katany używałem jak pierwszy raz to grałem, czy tam bym nie za bardzo mam ochotę. Dobra, teraz sobie przyrobię ją na bosko. Modyfikacja wyparzenia, tak jest. Jato. Nie, ja chciałbym czyste jato, nie? Boskie jato, tak jest. Odłamek zielonego tytanitu, gdzie mam od cholery w tej, na tej farmie, na tym w głębinach, na tych całych takich kurwa mukach całych takich, co ze ściany spadały. Okej, okay, dobra, modyfikacja wyparzenia i to sobie możemy na normalnym wzmocnieniu przy ognisku sobie ulepszać właśnie to liato. Gdzie to jest? Boskie liato, dokładnie. Duży odłamek, duży zielony odłamek zielonego tytanitu. Okej, 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 na plus 5. Magia. I teraz, żeby boskie jato, nie mam żaru. Żebym teraz boskie jato wzmocnił na plus 5, na plus 6, potrzebuję dużego boskiego żaru i niestety nie mam takiego. Musi mi ta katana wystarczyć do tego, co chcę zrobić. Jakie mam obrażenia teraz? 284 obrażenia z tej katanki. Ładnie. Dobra. Teraz, moi drodzy, ruszymy sobie do ogniska Firing Shrine. Tam będzie mój kolejny cel. Bo ogólnie z Firing pójdziemy sobie do tej lokacji. Jak mówię, ten kto znał Dark Souls, to zna Dark Souls od podszewki, to na pewno wie, o co mi chodzi. Na pewno wie, o jaki miecz mi chodzi. A ci, którzy nie znają, to zostawię ich takim lekkiej niepewności. Żebym od razu nie zdradzał, co chcę na odcinku zrobić. Łopa, łop, łop, łop. Szybka jest ta broń, to mi się podoba. Ojoj. O, na jeden strzałek załatwiłem, bardzo ładnie. Coś mi dali ogólnie. Wydawało mi się, że coś mi zostawili. Ah! Pięknie. Backstabbing na wejściu. Na nich nie będę tracił czasu, bo mi szkoda się z nimi bawić. Ruszymy sobie to ogniska Firing Shrine. Tam jest ogólnie też gościu, dla którego zarezerwowałem jeszcze to 108 tysięcy. Chciałbym sobie wzmocnić moją ognistą lękę. O, zapomniałem jeszcze o tym dodatkowym slocie. My sobie weźmiemy na dodatkowy ten slot tutaj dużą ognistą kulę. Będę miał już więcej tych zakręć magicznych. Szkoda właśnie w tych boskich czy tych specjalnych broniach, że nie możemy na nich nałożyć jeszcze dodatkowego na przykład buffu, czy tam na ognisty, czy tam na trujący. Szkoda, ale za łatwo by to wtedy było. A taka ma nie być łatwa. Tu jest nasz kolega piromanta. U niego sobie wzmocnię ognistą rękę do rzucania czarów. Oh, hello there. You've been a stranger these days. Why? What spectacular pyromancy? Tell me about it. I have never seen anything like it. I tutaj, moi drodzy, jak wróciliście z bagna i on was zapyta, skąd widział jakąś taką zajebistą piromancję, bo tam miał chyba jakąś magię trującą mgłę, bo ją znalazłem na bagnach. Jeżeli on was pyta, to musicie powiedzieć, że nie chcecie, że nie, nie twierdzą to, tylko że nie, bo jak powiecie mu, gdzie zdobyliście tą magię, to on pójdzie na bagna i może zginąć. Także nie. Nie dowie się od nas tej informacji, bo chcemy, żeby żył. I see. I suppose I was mistaken. In any case, I definitely trust you. Apologies, my friend. Tak ma być. I zawsze on będzie cały czas was pytał. Cały czas będzie wam zadawał to pytanie, to cały czas odpowiadacie nie, żeby on wam nie zginął, gościu. Modyfikacja wyposażenia. Płomień piromancy na plus 13. 19 tysięcy, drogi jak cholera. 22 tysiące na plus 14 i na plus 15, 25 tysięcy. Wow. Dobra. Płomień piromancji, tak jest. I teraz, jak już ulepszycie sobie na maksa tą rękę piromanty, brak broni do ulepszania, to następny nauczyciel właśnie piromancji jest na bagnach. I to jest właśnie jedna z Cór Chaosu.
i ona was dalej będzie chciała, jeżeli będziecie chcieć jeżeli będziecie chcieć mocniejszą tą ognistą rękę, żeby rzucać zaklęcia, żeby rzucać mocniejsze zaklęcia piromancji, to musicie się do niej udać i tam będziecie dalej ulepszać tą waszą broń. Dobra, dzięki mistrzu. Be safe, friend. Don't you dare go. Dobra, ja sobie teraz pójdę jeszcze w ten. Mam 42 tysiące, sobie rozwinę postać. Ognisko zgasło. Wiecie co to oznacza? Zapal ognisko. Nie ma strażniczki ognia. No właśnie, została zamordowana chyba. Niestety, przez naszego złotego rycerza. Idziemy sprawdzić, o co chodzi. Uważaj na duży smok. Jasne. Chyba jak twoja babka się skopci w kuchni. Niestety. Obskurny kaptur, obskurna szata, obskurne rękawice, zakrwawiona spódnica. Czarna sfera oka. Obejrzyj. Nie żyje. No właśnie. Przeczytajmy sobie, co teraz zdobyliśmy. Czarna sfera oka. Czarna sfera oka. Zaatakuj świat mordercy strażniczki ognia. Mistyczna kula znaleziona przy ciele strażnika. Zaatakuj świat mordercy strażniki ognia, ażeby pokonać sprawcę i odzyskać duszę strażniczki ognia. Czarne oko... Czarne oko wciąż obserwuje miasto bogów Anor Londo. Właśnie, to tam uciekł nasz morderca, czyli rycerz. Złoty rycerz, nie pamiętam jak go się nazywał. I z nim jest taki tajemniczy quest. Jakbyście go zabili od razu tutaj, to byście tego questa nie wykonywali. Ja sobie go wykonam, ale w późniejszej fazie gry. Jeszcze tą szatę zdobyliśmy. Gdzie jest ta szata tej strażniczki ognia? Jest. Obskurna szata. Noszona przez strażniczkę ognia z kaplicy Firelink. Uważa się, że niegdyś była ona białą była to biała szata dziewczyny, ale dym i popiół ognisk przyciemnił ją z biegiem lat. No właśnie, kurczę, cholerny świat. Ja się boję, że tam stracę 22 tysiące. Także wiecie co, widzimy się u kowala André, żeby... Albo dobra. Nie będę ciął odcinka. Chyba, że ten mi coś powie. Did you ring the second bell? That is incredible, I must say. But now we have a new problem. It's jaki problem? Noisy. It snores. And its breath is lethal. This is no laughing matter, I tell you. Mówisz o czymś, co chrapie, tak? Damn. That stench. And I was really beginning to like it here. Maybe it's time I do something about it. Właśnie, ten gościu się przeniesie teraz gdzie indziej, ale gdzie, to już się nie dowiemy. Maybe it's time. On już się powtarza. Ale wiecie co, ja się szybko udam do tego ogniska. Mieścin umarłych. Żeby sobie ulepszyć postać. Bo tam, jak mówię, no, czeka nas niebezpieczna podróż. Ja się boję te 42 tysiące. Już bym je też 42 tysiące wydał tamtej strażniczki ognia, żeby ulepszyć to moją mój ogień piromancji, ale na razie tego już nie będę robił. Damy się po ten miecz. To, że to będzie, jak mówię, niebezpieczna podróż. Czasami nie zginę, także wolę sobie jednak te duszyczki wydać, a później sobie najwyżej uzbieram jeszcze raz w tej farmie ogrodu Darkroot. Tu ścigać będą, albo i nie. Dobra. Co, idziecie panowie za mną? Idzie. A! No ładnie. Udało mi się ich sparować. Przynajmniej jednego, bo tam drugi chyba dostał normalnego strzału. No i żeby, jak mówię, żeby to ognisko w kaplicy Fahrenheit cały czas funkcjonowało, to musicie użyć tego czarnej sfery oka, żeby zaatakować świat tego mordercy, czyli tego złotego rycerza. I musicie odebrać tą duszę i wtedy będziecie mogli przywrócić tą strażniczkę do ognia. Wtedy wam to ognisko zapłonie na nowo, ale to na razie tego nie będziemy robić. Nie wiem, czy jestem w stanie pokonać tego złotego rycerza, zwłaszcza, że on tam nie będzie sam.
Dobra, teraz sobie poszedłbym wytrzymałość. Braknie mi trochę na kolejny poziom. Może zaraz sobie coś wszamiemy, to może mi styknie. Na pewno wytrzymałość. Okej. Teraz tak, no trochę nam brakuje do kolejnego poziomu. Ile mi ta dusza da? 3000, ładnie. Dobra, weźmy sobie, skonsumujmy jeszcze jedną. Dobra. I jeszcze tą mniejszą. Ja sobie jeszcze coś sprawdzę. Ile waży tamten miecz, ten dwuręczny, którego miałem? Sługa. Weźmy sobie go. Patrzę, bo tamten miecz, którego będziemy, po którego idziemy, on będzie ciężki. On będzie też ważył 10 kg, tak samo jak ten sługa. I też chciałbym właśnie, słuchajcie, robić uniki, nie być wolnym z tamtym mieczem. Tylko chciałbym jednak te uniki robić dosyć szybkie, także no cały czas inwestuję w wytrzymałość. To nam zwiększa możliwości udźwigu. Jak mogę robić uniki? A jak zdajemy na przykład łuk? Nie, też nie. No będziemy musieli inwestować, słuchajcie, w wytrzymałość. O, jeszcze u kowala André, widzicie, ja bym sobie kupił strzały. Już tutaj jestem. Co, nic nie mam strzał. Musimy się jakoś przygotować na tę wyprawę. Weźmy sobie zachmęćmy jakąś duszyczkę jako ten. Może tą jedną jeszcze. 2000 do rączki. Dobra, i kup przedmiot. Strzały. Anuluj, ile może mogę tych zwykła strzała? 308. To weźmy sobie, przyda się. Okej. Teraz sobie wyposażę te strzały. I wyposażę sobie łuk. Gdzie on jest? Czarny łuk Parisa to nie. Krótki łuk, plus 4, dobra. No i moi drodzy, zmierzamy w tą niebezpieczną podróż. Po ten cały miecz. No na razie nie podoba mi się to, że nie będę mógł z nim robić uników. To jest trochę słabe. Zobaczymy, no może z tamtym mieczem zaatakuje świat tamtego mordercy. On by nam dał miecz. Znaczy miecz, dałby nam... Kurwa, trafił mnie frajer. Dałby nam pierścień, który nam zwiększy też udźwig. A, teraz trafiłem. To 3 razy sztuka, frajerze. Ładnie. Dobra, nie oznaczyłem go, dlatego chyba mi backstab nie weszedł. Dobra, napijmy się. I teraz priorytet, żeby znaleźć w tamtej lokacji, gdzie idziemy, ognisko, jeżeli nie mamy go w kaplicy Firing Shrine. Bo mi się wydaje, że chyba z tamtym mieczem zaatakuje ten świat tego złotego rycerza. Bo nie wiem, czy długo wytrzymam tak bez tego ogniska w kaplicy. Tutaj ogniska, no przyznajmy sobie na początku, jeżeli nie mamy jeszcze tej opcji teleportacji, która się dopiero później odblokuje. No tak ciężko, tak mozolnie, tak z punktu A do punktu B, ale ja tam lubię grać tą grę, ale to mi nie przeszkadza, ale przeszkadza mi to w czasie nagrywania, tak? Muszę ciąć, bawić się z pierdoły. O, jeszcze nie wyposażyłem sobie dużej kuli ognia. To mogę tylko przy ognisku, no nic, dobra. Zmierzamy tam, gdzie mamy iść w końcu. 19 minut odcinka, chociaż te 10 minut poświęcimy. O, to ten wąż cały, ja z nim nie będę chciał rozmawiać. Na razie. O nim mówił tamten gościu, który się przeniesie z kaplicy teraz. Że coś mu tam przeszkadza, że coś chrapie, to właśnie mówi o tym wężu. Ale to nie jest wróg, ale później się dowiecie, kim tak naprawdę.
nie? Wow, wow. Aj, nie weszedł mi. Max up. No. Dobra. O, coś mi wypluł. Bułat. Bułat to też fajna broń. Też z niej korzystałem dosyć często. A nie. A, backstab śmiecio. Weszła jak w masło. Ładnie. Opowiem wam, że ciężko na backstaba zrobić na tych szkieletorach, mi się cały czas odradzają. Dobra, tu będą cięższe przeciwnicy trochę. Ładnie, tego dużego załatwiliśmy. Dosyć szybko, myślałem, że będą bardziej większe problemy z nimi. Co my tu mamy? Miecz dwuręczny, ło! Miecz dwuręczny, całkiem dobra broń. Szkielata włócznia. Panu już dziękujemy. I tutaj coś jeszcze się ukrywa. Trzeba warto sobie dokładnie sprawdzić te całe cmentarzysko tych szkieletów. Zaraz sobie poczytamy o tym mieczu dwuręcznym. A to zaraz. No tam jest jakaś znajdźka, ale widzę, tam jest chyba też jeszcze szkielet duży. No bo mi się wydaje. Nie, to chyba część tego, co wcześniej się rozpadł. Roletka. Zawsze się może przydać. Tam mamy lokację ruiny Nowego Londo. Ale tam się wybierzemy później. To jest za bardzo chyba lokacja. Za bardzo mocno jeszcze na mój poziom gry. Dobra, schodzimy sobie w dół. Nie wiem, czemu ja miałem ustawiony ten ognisty buff. Ogólnie to też nie potrzebuję tych kępków całych, bo nie idziemy do żadnej zatrutej lokacji. Może zostawimy tak. Idziemy tutaj, moi drodzy. Po co mi była potrzebna broń? Po to, że te całe cholerne szkieletory się respią. Czyli jak je zabijacie do woli, to oni cały czas wstają, póki nie zabijecie piromanty. Ale jak i tak zabijecie piromanty, to niektóre szkielety, z tego co zauważyłem, i tak się respią. Także do tego jest potrzebna właśnie boska broń, żeby te cholery nie wstawały. Po czym postać, że szkielet, bo nie wszystkie szkielety też się respią. Po czym postać, że szkielet może wstać, jak go zabijecie? Po ślepiach. Patrzcie, jeżeli oni mają takie białe, zauważyłem, jakieś białe takie gały, to znaczy, że oni są kierowani magią i oni się będą respić. O, to na przykład ten, zwróćcie uwagę, że ma takie oczy białe. A, nie weszli mi backstab. Oj, 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 oj. Uważaj na te wybuchające czaszki. A napisie jest psa. A, tam jest jeszcze jedna. Zaraz przylezie tutaj. Najlepiej właśnie sprowokować do tego, żeby wybuchła. I nie trafiłem. Są cholernie mocne, jak wybuchają. Już ta kamera tutaj na tych schodach jest dramat. Dobra, udało mi się uciec. Surmalina. Teraz tak. A tu nic nie ma. O, jest kolega. A mi walnął. Dobra, panu też już dziękujemy. On się to wszystko by cię respiło, gdybyśmy nie mieli tej boskiej broni. Także dopiero to by była niebezpieczna podróż. Dobra, chyba tutaj muszę zaskoczyć. Tam czeka nas komitet powitalny. Gdzieś niedaleko powinno być ognisko. Już się widzę respią, już widzę po białych ślepiach. Dobra, panu dziękujemy tak samo. Panu tak samo.
to wszyscy? Już ten klimat, jak chodzicie po tych szkieletach, po tych czaszkach i tak, tak chrupie. Och, tak, ta gra ma swój klimacik. No, te całe trukta ludzi. Znaczy już trupów, można tak powiedzieć. A, nie weszedł mi backstabik. Ale nic się nie stało, panie trenerze. Zbiera pan punkty? Nie! Najlepszy tak z nawałki. O, chodź, koleżko. A! To się nazywa piękne. Też mu świeciły ślepia, zwróciliście uwagę? Czy że on się był respił? Dobra, żeby tutaj otworzyć dalej, to muszę, słuchajcie, przejść tutaj chyba. Gdzieś powinno być też ognisko. O, piromanta! A, teraz... Właśnie, jak go zabijecie, oni się już nie powinni respić, ale no mówię, to nie na wszystkich działa. Dobra, zapalmy sobie ognisko. Ognisko rozpalone. I tak teraz myślę, czy stać się człowiekiem, zaryzykować, jak żeby ktoś mnie zaatakował, czy rozpalić sobie, żeby tutaj rozpiło mi się 10 tych estusików. No wolałbym 10. Także przysiądźmy do ogniska. Naprawmy to i owo. Odwróćmy pustkę, ale jak mówię, tu w tej części odwracanie pustki, stawanie się człowiekiem jest cholernie niebezpieczne. Bo cały czas atakują tu gracze. Ale chust, niech będzie. Zyskano człowieczeństwo. Może ktoś nas jeszcze dzisiaj zaatakuje, zobaczymy. W remasterze będę już powtarzał cały czas. Normalnie inwazja, ludzie normalnie oszaleli, atakują non stop w PvP. Rozpal. Teraz będziemy tutaj respić 10 estusów. Z 6 na 10, bardzo ładnie. No to się przyda, bo to jest ciężko lokacja. Tutaj mogę sobie kogoś przesłać do pomocy, jakiś gracz zostawił. O, widzę kozak, co on tu ma za broń? Chyba tą skrzydlatą włócznię. A, na razie sobie daruję. Myślę, że sobie poradzę jakoś. Koledzy powinni teraz zrespić znowu. Do widzenia panu. Się będziesz bronił. Nie, nie mam całego dnia na ciebie. A, zapomnieliśmy otworzyć drzwi, dobra. Tam była taka włócznia, taka dźwignia przy ognisku. Tu się zasłoniło, tam się otworzy. Dobra, jesteśmy, moi drodzy. Katakumba. Dobra, ładnie. Bo już tam widzę piromantę. Trzeba będzie jakoś do niego zejść, bo będzie pruł do mnie. Nie, muszę uważać, muszę ich jakoś, żeby mi zeszli z linii tego piromanty. Ładnie. Dobra, załatwiony. Teraz musimy przebiec. No, kurwa, gościu nas nie trafiał za bardzo. Tutaj, o jest gnój. Gdzie? Mam cię, frajerze. Teraz tych jeszcze załatwić. Jeszcze gdzieś z łuku do mnie pruje. Oj matko, trochę ich tutaj. Co jest? Nie mogę wykonać w ogóle ataku. Dobra, dwóch mam na strzał. Pięknie. Kurwa, gdzieś jakiś łucznik do mnie jeszcze pruł. Dobra. Tutaj jest kolega. Ja wiem, jak cię dorwać. Nie muszę cię atakować tam, z tej strony, jak cię mogę tutaj załatwić. Dlatego załatwmy. Widzicie, dlatego mi się tutaj przydało rozpalenie tego ogniska.
tego, bo ten nie wie co się dzieje, to tego zatypiemy. A, backstab. Ładnie. Załatwiony. Młot lucerański. To później sobie o nich poczytamy, na razie sobie... Na razie się wstrzymam. Nie chcę, żeby mi też grażdżak je zaatakował. To wszystko jest możliwe, jak jesteście człowiekiem. Dobra, ładnie. Bijmy się Stusa. No już tutaj wstają. Oni się cały czas... Jakbyście nie mieli boskiej broni, to oni się by się cały czas zespili. Tam ten piromanta był, ale ja z tego to zwróciłem uwagę, on tam... Nie wszystkich... Znaczy, nie wszystkich tam... wstrzeszał do życia. Oni się sami wstrzeszali tak samo. Też mają tego bułata, też jest silna broń. Dobra, gdzie ja mam teraz iść? Tutaj nic nie ma. Tutaj chyba też nic nie widzę. O, jest tutaj chyba ten gościu, co strzela z łuku. Kurwa, jakie combo. Dobra, załatwiłem go ładnie. I tutaj gdzieś jeszcze do mnie pruje. Jest kolega, który mnie naparzał, jak byłem na dole. Zór, tu jest jakaś znajdźka jeszcze. Dusza, duża dusza nieznanego żołnierza. Fajnie. I tak, mogę jeszcze chyba iść na prawo, z tego co wiem. Czy ja stąd przyszedłem? Stąd przyszedłem, dobra. Dokładnie. Przydałoby się już kończyć odcinek, ale na razie jeszcze poczekamy chwilę. No jaki ja jestem ładny, kurczę, jak jestem człowiekiem. Szkoda, że tylko cały czas na nas atakują gracze i tym człowiekiem nie można być, bo byście się za bardzo zniechęcili do tej gry. Także jak mówię, jak gracie w remastera, to nie... Chyba, że lubicie zmierzyć się w PvP, no to wtedy... Ale boli, oj boli, bo tutaj gracze są niebyle jacy. Oni używają, wykorzystują, słuchajcie, błędy gry, żeby wam wpierdolić backstaby i riposty. Ja jeszcze tego nie umiem, choć mam naprawdę duże, sporo czasu spędzone przed tą grą. To ja nie umiem tych zabaw jeszcze tak ogarniać. Ale może się jeszcze nauczę, zobaczymy. Jak wygram pierwszą walkę w PvP tutaj w tej grze, to będę się wydumny. Tu jest jakieś przejście. A ja się wracam. Dobrze, czekajcie, bo mi jeba nawigacja. Dosłownie wróciłem teraz. Dobra, tutaj nie ma nic. Przejdziemy sobie tutaj. No, możemy iść na dół albo iść na górę. Na górze nic nie ma. Musimy iść na dół w takim razie. Przejdziemy sobie tutaj i pójdziemy prosto. I tak, ja mogłem iść tu, czyli zejść i się wrócić. I iść tutaj, czyli iść dalej, dobra. Ogarnąłem. Tu jest dużo tych czaszek, trzeba też uważać. Dobra. Najlepiej od nich odskakiwać, bo on wam duże obrażenia zrobią, a... Wow. I na pułapki trzeba też uważać. Dobra, szkielety mi tu przylazły. Tam jeszcze piromanta jest. Oj, taś kurwa, broń mi się zatrzymuje. O, jeszcze spadłem, zajebiście. Zadał obrażenia, farajer. Tam jeszcze drugi cieknie. No chodź, taki weź frajer tam. Dobra, jeszcze raz musimy tam iść. Trzeba też uważać na te posągi, bo one też potrafią ich kolcami wystrzelić. 34 minuty odcinka. Kurwa, zwróciłem się. Aj Boże. Też takie chodzenie w koło. Tam coś jest? Mi się wydawało, że coś błyszczy. Na biało. Tutaj, potem tutaj. I nie prosto, tylko skręcamy tu. Tam jest ten piromanta ze szkieletami. Załatwmy tego szkieleta. Tam jeszcze za mną był frajer. Ja sobie też nie odpuścił. Ładnie. Dobra,
I ta dźwignia otworzy nam ten most, gdzie był ten piromantal. Zobaczmy, co tutaj jest. Dusza dumnego rycerza. No i gdzieś jest niewidzialna ściana z tym, z ogniskiem. Muszę też uważać. Dojdziemy do tego ogniska i sobie zakończymy odcinek. Nie. Może chyba to była w dalszej części. Ta czaszka, też na nią trzeba uważać. Ta wybuchła fajnie. Załatwię tego frajera. Ładnie. Latarnia czaszki. To też się przyda, to jest taka ala latarynka. Mam ten gdzieś spadł. Nie wnikam. Chyba tam możemy spaść. Tutaj jak wejdziemy, to też na razie mnie to nie interesuje. Na razie mnie interesuje tutaj. Chyba no tutaj też mnie za bardzo nie interesuje przejście. Czerwono-biała okrąga tarcza. Tu później sobie poczytamy o tych fantel. No na razie sobie daruję. To jest będzie pułapka, także trzeba uważać. Dobra, jak się zasłonicie tarczą, też nie będziecie obrywać. O. Dobra. O, ciekawe gdzie było to ognisko, już nie pamiętam za bardzo. To chyba jest piromanta. A nie. Straszyłem się. No tu chyba też jest taka pułapka, że zapadnią. Kurwa, zaraz zginę. Dobra, Estus. Dobra. No właśnie, to momentami niby łatwi przeciwnicy, a... Dusza dumnego rycerza. Nie udało się wpaść w pułapkę. Nie mogę zejść tutaj na dół. Kurczę, ta broń czasami zatrzymuje na jakichś ścianach, a ich oczywiście nie. To mnie denerwuje bardzo. Tu jest kolejna dźwignia. Wyciągnijmy ją sobie. Muchy mi latają po ekranie. Dobra, i teraz chyba będę mógł wrócić się na dół. Tam na razie na dół nie będę nie będziemy zaskakiwać, no bo chyba, że w następnym odcinku. Teraz priorytet znaleźć to drugie ognisko. Gdzie ono jest? Ta dźwignia chyba była do czegoś. Tutaj chyba nie. Właśnie, do tamtej mgły. Jeszcze zaraz sobie sprawdzimy. Tamtej mgły zaskoczyć. Bo tutaj nie mam żadnego przejścia ukrytego, czy mi się wydaje. Gdzieś ta ukryta ściana była, ale chyba nie tutaj. Dobra. Wracajmy. Jak mówię, uwaga tutaj na te posągi, bo każdy posąg może was zranić. To ja bym sobie spróbował tam zeskoczyć, gdzie jest tam ta giełka. O Jezu, właśnie. Gdzie jest tam giełka. Kurwa, ale tamten jest zamknięty most. Niestety. Gdzie teraz iść? Chyba, że... Tutaj zejdziemy po prostu na dół. Tam na dole czeka już jakiś szkielet. Tu jest jakieś przejście, ale mi się wydaje, że ja się tutaj wracam. Już idę dalej. Tak, bo tych gości tu załatwiłem.
Tak, tu byłem, to było to ognisko. Dobra, ja poczekaj, jest 40 minut odcinka, no chust. Spróbuję poszukać tamtego ogniska. Może sprintem. Staramy się ogarnąć. Gdzie tam jest? Mgła jeszcze jest pode mną. Ale tam ciężko będzie zaskoczyć, zwłaszcza, że kurczę, no tutaj jest ta most, który jest kolcami obłożony. Żeby tam wejść, to po prostu musicie znaleźć jakąś dźwignię. Oczywiście chyba te dźwignie nie te co trzeba otworzyłem. Także tak, spróbujemy jakoś przejść dalej. Napisz Estusa. 3 Estusy mam, na razie powinnam sobie dać radę. Jak nie, to spróbujemy człowieczeństwem. Jak pochłonie się człowieczeństwo, to też regeneruje wam życie. Teraz tu. Mogłem iść tam, no tam nic nie ma. Tam możecie zejść na dół. Ale bym zleciał. No. Kurwa, padł czasami mi sam. Próbuję. Nie, tam jest ten most cały czas z kolcami. To na pewno nie. Dobra, spróbujemy tu coś wykombinować. Może tutaj na tą zapadnie. Spróbujmy. Dokładnie. O, ale ciekawy fan, widzę. Widzę dwie jaszczurki. Dobra, jedną już mam z głowy. Migoczący tanik, grudka białego tanitu, wzór. O Jezus, ile tu pułapek. Chyba była tam, chyba była tu tylko jedna jaszczureczka. Mnie naprawdę warto łapać. Chcecie sobie rozwinąć broń. Dobra, tutaj coś jest. Nic nie ma. Dobra, to jest kolejna zapadnia. Okej, okay, wróciłem się tutaj. No dobra. Ale to nam nic nie mówi, gdzie mam iść dalej. Ciekawa sprawa, powiem wam. O Jezus. Zapomniałem. No tam nie będę zaskakiwał. Szkoda mi w ogóle. Nie chcę ryzykować po prostu. No tak, no tam była ta znajdźka, tak? Ta zapadnia. No definitywnie muszę iść tutaj. Zaskoczyć. Też pamiętam, jest droga. A tu jest jakieś przejście się otworzyło. A, dobra, tu była znaczka i to przejście się otworzyło. Dobra, już wiem. Tak, tu jest jakieś rozwidlenie. A i widzicie, i teraz jestem na tym moście, gdzie są te kolce i tam, gdzie jest tam mgła. Zwróćcie uwagę, tam byłem na górze. I tu jest ognisko. Udało nam się dojść. Iluzyczna ściana na wprost. Była pensja. Ładnie. No i tu mamy ognisko. Kolejne. Rozpal. Okej. Okay. Odpocznij przy ognisku i rozpal ognisko. Rozpal, tak jest. Tutaj też będziemy sobie respić 10 estusów. Dobra, moi drodzy, tutaj się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że odcinek się podoba. W następnym odcinku będziemy sobie kontynuować tą niebezpieczną podróż, żeby odnaleźć ten legendarny, mroczny, toksyczny miecz. Ale to już w następnym odcinku. Maroko Bragi, gry na maksymalnych poziomach trudności. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Zapraszam do kolejnych odcinków z tej serii, jakże innych serii na moim kanale. Trzymajcie się, na razie.